często mówię, mówiłem to też nie tak dawno, w czasie dożynek prezydenckich, w swoim wystąpieniu, że polska wieś uległa ogromnym zmianom na przestrzeni ostatnich 30 lat, a zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 15 lat. To są zmiany niezwykłe, to są zmiany, które zmieniły oblicze polskiej wsi, to są zmiany, które zmieniły także i życie polskich rolników. Cieszę się, że na przestrzeni tych ostatnich lat, kiedy mam ten wielki zaszczyt i wielką przyjemność, że mogę w sposób bezpośredni również pracować dla polskich rolników i dla polskiej wsi jako prezydent Rzeczypospolitej, dla polskiej wsi zdarzyło się tak wiele dobrego. Panie ministrze, dziękuję bardzo za tą służbę, którą pan dla polskiej wsi, dla polskich rolników realizuje, i to we wszystkich wymiarach. Dzisiaj obchodzimy 25-lecie niezwykle ważnej w państwie agencji, która zajmuje się rozwojem wsi, dzięki której w ciągu ostatnich lat, tych, o których wspomniałem, ta wieś tak bardzo się zmieniła właśnie poprzez dystrybucję środków, które pomogły jej się rozwinąć, które pomogły modernizować obszary wiejskie, które pomogły modernizować polskie rolnictwo, które pomogły w wymianie parku maszynowego niejednokrotnie, które pomogły wprowadzić nowe metody uprawy roli. To jest to, przez co rozumiemy nowoczesne państwo. Jestem ogromnie wdzięczny za tą pracę, którą państwo wykonaliście, i osobom odznaczonym z całego serca gratuluję. Dziękujemy bardzo, bo to bardzo... bo to bardzo istotne, aby rolnik czuł, że znajduje się pod wszechstronną opieką ze strony państwa, tak jak apelował kiedyś o to Ojciec Święty Jan Paweł II. Mam nadzieję, że dzisiaj polscy rolnicy czują się pod tą opieką w dalece większym stopniu, niż to było dawniej. Cieszę się ogromnie z tego, a jednocześnie dziękuję za to, że odbywa się to w sposób sprawny, i dziękuję za to, że odbywa się to w sposób zdecydowany. Dziękuję, że państwo dobrze to realizujecie, i dziękuję bardzo, że pan minister nad tym czuwa. Nie jedna osoba na sali uśmiecha się, bo niedawno słyszeliśmy, jak pan minister nad tym czuwa. Ale ja powiem tak, proszę państwa, dobrze, bardzo dobrze, bo chociaż doskonale państwo wiecie, że przez agencję, tak jak powiedzieliśmy, przeszło ponad 320 miliardów złotych na przestrzeni jej istnienia. To są pieniądze, które powędrowały na polską wieś, to są pieniądze, które zasiliły polską wieś, i to jest ukłon w pas, wielki dorobek agencji. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, dlatego są te odznaczenia, bo te pieniądze trafiły tam, gdzie trzeba i tam, gdzie są potrzebne. Ale agencja musi działać sprawnie, a obowiązkiem ministra jest o to dbać. Oczywiście czasem się zdarza, że zdarzają się jakieś zacięcia. Tu akurat zdarzyło się zacięcie. Pan minister powiedział, co na ten temat myśli, i słyszę, że zacięcie już jest usunięte. I o to chodzi. Bardzo dobrze, że jest usunięte. Ale nie zmienia to faktu, że agencja jest potrzebna i że agencja działa generalnie dobrze. I mam nadzieję, że nadal będzie dobrze działała, i mam nadzieję, że nadal będzie wspierała polskich rolników poprzez sprawną dystrybucję przede wszystkim środków europejskich, ale także wszelkich innych środków, które są kierowane na polską wieś, chociażby jako pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych. Mówił mi pan minister, za co także dziękuję, że ruszyła już dystrybucja środków, które mają stanowić zapomogę suszową. Dziękuję za to, bo to jest niezwykle ważne, aby rolnicy na czas i w miarę sprawnie otrzymali te środki, których zostali pozbawieni na skutek tej klęski czy innych klęsk. Cieszę się, że to działa dobrze. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że ile razy jestem na spotkaniach z ludźmi, a najbardziej cenię sobie te spotkania, które odbywają się w małych ośrodkach miejskich, tam, gdzie przychodzą ludzie, którzy rzeczywiście chcą ze mną porozmawiać. Przychodzi bardzo wielu ludzi, którzy właśnie są rolnikami, którzy na co dzień uprawiają ziemię. Bardzo rzadko słyszę słowa skargi z ich strony. Oczywiście cały czas są narzekania, że emerytury są za niskie, że renty są za niskie, ludzie mają różne problemy, wiemy o tym. Nie wszystkie te problemy da się od razu usunąć. To są często procesy, które będą trwały latami. Dość wspomnieć o tym, że w tym roku wypłata 13 emerytury i renty to było 11 miliardów złotych. Raz tylko. To są niewyobrażalne kwoty.
Ale cieszę się, że taka polityka, która jest właśnie ukierunkowana na tych, którym do tej pory brakowało i którzy bardzo często czuli się pozostawieni gdzieś poza marginesem, dzisiaj jest realizowana. Myślę tutaj także o wiejskich rodzinach, myślę o dzieciach, które wychowują się na wsi, a do których trafia teraz program 500+. To także jest bardzo istotne. Ale kiedy razem to poskładamy, kiedy poskładamy pracę agencji, te środki, które ona dystrybuuje, różnego rodzaju środki, które dystrybuuje i które trafiają do rolników, plus to wszystko, co jest obok tego oferowane przez polskie państwo właśnie dla polskiej rodziny, to wszystko oznacza relatywne, jasne i widoczne podwyższenie poziomu życia na obszarach wiejskich. A to było i jest jedno z naszych największych pragnień, mówię tutaj jako reprezentant tych, którzy dzisiaj sprawują władzę, aby rzeczywiście ludzie poczuli, a zwłaszcza ludzie, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, poczuli, że znajdują się pod absolutnym spojrzeniem państwa od tej właśnie strony pozytywnej najbardziej, że to nie jest kwestia tylko tego, czego od nich się oczekuje. Ale że obok oczekiwań, a czego oczekujemy? Przede wszystkim tego, że polskie rolnictwo zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe. Oczekujemy tego, że polskie rolnictwo będzie stanowiło ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki, dla polskiego eksportu, że będzie stanowiło dużą część polskiego PKB dzięki swojej jakości, dzięki temu, w jaki sposób jest realizowane, dzięki temu, że produkujecie państwo żywność, która jest dobra, która jest ekologiczna, która smakuje i która jest coraz bardziej ceniona na całym świecie. Bardzo za to dziękuję, bo to jest wielki luksus, że my nie potrzebujemy importować żadnej żywności do naszego kraju, że jesteśmy w stanie poradzić sobie właśnie dzięki trudowi naszych rolników i właśnie dzięki trudowi wszystkich tych, którzy dla polskiego rolnictwa pracują. Jeszcze raz chcę z całego serca za to podziękować. Ale tak to, proszę państwa, jest i bardzo dobrze, że jak się już zaczyna dobrze dziać i jak zaczyna być trochę więcej pieniędzy i jak zaczyna być troszkę też i więcej w spiżarni, to można i tak właśnie powinno być, zatroszczyć się także o te kwestie, które mają wymiar duchowy. I tą kwestią tego wymiaru duchowego jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Polskiej. I to jest wspaniała nowina. Dziękuję bardzo panie ministrze, dziękuję bardzo pani premier, dziękuję bardzo panie premierze, dziękuję bardzo panie dyrektorze za to, że ten instytut powstaje. To bardzo ważne. To jest kontynuacja także i pewnej tradycji z okresu II Rzeczypospolitej. Już tutaj było dzisiaj wspomniane, że pan prezydent Ignacy Mościcki w 1936 roku taki instytut również powołał. Wtedy on się nazywał Narodowy Instytut Kultury Wsi. Dzisiaj nazywa się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa, bo ten element dziedzictwa ma tutaj niezwykle istotne znaczenie. To dziedzictwo jest wielkie, to dziedzictwo jest niezwykle bogate i barwne, jest różnorodne, to jest kultura materialna i kultura niematerialna. To, żeby ją dokumentować, to, żeby ją badać, jest sprawą niezwykle istotną. Jest sprawą niezwykle istotną dla naszej historii, jest sprawą niezwykle istotną także i a może przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, bo mam nadzieję, że niejednokrotnie będzie tak, że dziewczyny, kobiety z kół gospodyń wiejskich, bo dzisiaj dziewcząt w kołach gospodyń wiejskich na szczęście jest coraz więcej, te koła gospodyń wiejskich są coraz młodsze i to wspaniale, będą być może przyjeżdżały do instytutu po to, żeby odtworzyć jakieś zapomniane już w swoich okolicach dawne obyczaje, czy właśnie elementy tej kultury materialnej poprzez stroje, różnego rodzaju tradycje, które tam były, a które zaginęły, czy też trudno im jest je odtworzyć. Mam nadzieję, że właśnie między innymi w tym instytut będzie w stanie im pomóc i może dzięki temu odrodzą się obyczaje, które były, a które budują właśnie kulturę i pozwalają się lepiej rozwijać. Dziękuję za ten instytut, dlatego że rozwój kulturalny na obszarach wiejskich jest niezwykle ważny. On buduje poczucie wspólnoty, on także podnosi poziom życia ludzi. Podnosi poziom życia również poprzez to, że właśnie mogą korzystać z dóbr kultury, z tego wszystkiego, co przecież dla każdego człowieka jest tak ważne. Dzisiejszy rolnik, dzisiejszy człowiek polskiej wsi to człowiek najczęściej wykształcony, to człowiek nowoczesny. Można się o tym przekonać, kiedy pojawia się w Pałacu Prezydenckim roześmiane towarzystwo, które przyjeżdża, kiedy rozdajemy nagrody dla laureatów Agroligi. Przyjeżdżają ludzie świetnie ubrani, roześmiani, piękne kobiety, przystojni mężczyźni. To są dzisiejsi rolnicy.
To są ludzie polskiej wsi. To są ci, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Z całego serca dziękuję za to, że ta wieś dzisiaj taka jest. Dziękuję za to polskim rolnikom, dziękuję wszystkim tym, którzy rolników wspierają. Bardzo dziękuję, że pani premier zgodziła się przyjąć na siebie funkcję przewodniczącego Rady Programowej Instytutu. Przed wojną przewodniczącym Rady Instytutu tamtego, pierwotnego, pierwszego był były premier Władysław Grabski. Jestem przekonany, że pani premier jest merytorycznie lepiej przygotowana od pana Grabskiego. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję z całego serca. Wszystkiego dobrego. Życzę państwu wszelkiego powodzenia. Dziękuję panie prezydencie. Zapraszam państwa do wspólnego zdjęcia z panem prezydentem. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Szanowni państwo, na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.